Wiecie Państwo, tak było w historii, że dokonywały się masowe zbrodnie i ludobójstwa i nie spotykało się to z żadną reakcją. I my teraz, patrząc na tę historię, patrząc na to, co się działo z Kurdami, co się działo z Żydami, zastanawiamy się, no jak to jest możliwe, że takie zbrodnie były dokonywane i nikt nie reagował. Otóż, proszę Państwa, my jesteśmy właśnie w takiej sytuacji. Dokonywane są w skali globalnej straszliwe zbrodnie na chrześcijanach, na wszystkich prawie kontynentach. I ta reakcja jest słaba. Również z tego powodu, że informacje o skali tych zbrodni nie docierają do szerokich rzesz czytających czy śledzących media. To się nie pojawia jako temat naczelny. Co dwa lata wydajemy od 2007 roku raport Prześladowani i Zapomniani, a co dwa lata raport o wolności religijnej na świecie. Przez wiele lat utrzymywały się dane, 170 tysięcy chrześcijan oddawało swoje życie za wiarę, czyli dawało nam to średnio co 3 minuty ktoś był zabijany na świecie tylko dlatego, że był wyznawcą Chrystusa. Ostatnie dane są troszkę lepsze, bo mówią o 105 tysiącach podanych przez Radio Watykańskie, czyli daje nam to średnio co 5 minut. Mimo wszystko jest to 105 tysięcy osób za dużo, bo każde za tymi liczbami kryje się ludzka tragedia tych osób i osób najbliższych. Stąd uwrażliwienie również społeczności polskiej na ten fakt. Jeśli Kościół w Iraku czy Kościół w Syrii dzisiaj o coś nas prosi, to prosi, abyśmy byli ich głosem, bo oni są mordowani, oni są wyrzynani, oni są sprzedawani w niewolę, a świat milczy. Potwierdzeniem tej obojętności, czy wręcz nie śmiem użyć słowa chrystianofobii, która panuje w Europie, są chociażby wczorajsze dwie rezolucje Unii Europejskiej, które troszczą się o, dobrze, że tak jest, o ludzi LGBT na terenach, które opanowało państwo islamskie, a nie ma jednego zdania o prześladowaniu chrześcijan. Czyli widzicie Państwo skalę zakłamania, z którą musimy walczyć. I szkoda, że mając tak wysokich rangą przedstawicieli Polski w Unii Europejskiej, nadal mamy milczenie. Więc ponawiam pytanie, które postawiła pani premier, ile kosztuje jedno życie? Ile trzeba tych istnień ludzkich i ile trzeba zamachów, takich jak w Paryżu, żeby w Europie, rzekomo chrześcijańskich, nastąpiła merytoryczna dyskusja? Ile trzeba jeszcze niewinnych ofiar w Syrii i w Iraku, żeby ktoś w Europie, rzekomo tym miejscu na świecie, gdzie się upominamy o prawa, podstawowe prawa człowieka, wreszcie zaczęto o tym mówić? Ile trzeba jeszcze niewinnych dzieci zastrzelonych przez snajperów, kobiet zgwałconych czy sprzedanych w niewolę, żeby wreszcie ten temat ruszył? A my ponoć mówimy o prawach człowieka. My nie upominamy się dla chrześcijan o żadne przywileje. Prosimy o jedno, o podstawowe prawo człowieka do życia w pokoju i do wyznawania tej religii, którą uznał za prawdziwą. Last year a suicide bomber killed over 100 Christians in a church, outside a church, just outside. W ubiegłym roku samobójca zabił w okolicy, na zewnątrz kościoła ponad 100 chrześcijan. In March of this year, two churches simultaneously, a Catholic and Protestant church, were attacked by suicide bombers. W marcu tego roku dwa kościoły, jeden katolicki, drugi protestancki, zostały wysadzone czy zaatakowane przez samobójców. So we live in a lot of tension. Czyli nasze życie jest w takim dosyć skomplikowanym napięciu. And not, we know it's going to happen again, but we don't know when and where. My wiemy, że to się stanie po raz kolejny, natomiast nie wiemy kiedy i gdzie. We are always in war. Jesteśmy, internal war. Jesteśmy niemal w stanie wewnętrznym, w ciągłym stanie wewnętrznej wojny. Arabs, Kurds, Shiites, Sunnites, and so. Pomiędzy tym napięciem, jaki jest w islamie, pomiędzy sunnitami, szyitami, nasze szkoły mają problemy, wiele innych instytucji. And war with other countries, our neighbors. Oczywiście też nie uniknęliśmy sytuacji, kiedy Irak był zaangażowany w wojnę z sąsiadami. We have had with Iran war. Mieliśmy wojnę z Iranem. Then
occupied Kuwait and Saudi and so on. Później okupacja Kuwejtu. And afterwards, it was a very difficult situation after the war with Kuwait. Później bardzo trudna sytuacja po wojnie z Kuwejtem. Because of sanctions. Ponieważ that was war also. Ponieważ wprowadzono sankcje, dla nas to była również rodzaj wojny. Then 13 years ago with occupation of America. A później 14 lat temu okupacja Amerykanów. Who told them to come to Iraq and destroy Iraq? Kto ich zaprosił do tego, żeby przyszli do Iraku i zniszczyli Irak? Anyhow, this is political and international problems. To jest problem polityczny na skalę międzynarodową. And now we are in a very bad situation. Dzisiaj jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Because of ISIS. Ponieważ mamy, czy jesteśmy konfrontowani z ISIS. They came, we don't know how, from where, why for. My nie wiemy skąd przyszli, nie wiemy dlaczego. But afterwards we see that maybe all the world is helping them. My mamy takie wrażenie, że jak gdyby pomoc dla państwa islamskiego pochodzi niemalże z całego świata. Anyhow, now we beg everybody and all over the world to make peace. Dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że błagamy wszystkich na świecie, aby zapanowało to, co jest najbardziej potrzebne w Iraku, pokój. To live their faith. Po pierwsze, żyjcie waszą wiarą. Live their faith. Because Muslims think that in Europe or in the world, Christianism is going down. Waszym jak gdyby zadaniem jest życie autentycznie chrześcijańskie, ponieważ w opinii muzułmanów chrześcijaństwo w Europie zanika. And the best religion is Islam. I sądzą, że najlepszą religią czy najlepszym rozwiązaniem jest Islam. So ISIS and other fanatic says that we are going to Islamizing all Europe. Ponieważ jest ta pustka ideologiczna wytworzona, to i radykalni islamiści mówią, że idziemy wypełnić ją naszymi poglądami. Nie można dopuścić do tego, aby chrześcijanie żyjący w krajach muzułmańskich zostali złożeni na ołtarzu zmowy milczenia przez swoich współbraci żyjących wygodnie w krajach zachodnich. Owa zmowa milczenia wiąże się z różnorodnymi układami politycznymi, z uprawianym pustego dialogu, który nie dba o zasady wzajemności, czy po prostu z wygodnictwa. A przecież Jan Paweł II wyraźnie nauczał, iż niczym niekrępowalna wolność religijna jest sercem praw człowieka. Najpierw trzeba o tym mówić, bo to jest tak, że jak się nie mówi, to problemu nie ma. Trzeba mówić, trzeba pisać. Ten temat musi się pojawiać w mediach, musi się pojawiać w wystąpieniach polityków na wszystkich możliwych poziomach. My o tym mówimy w parlamencie, trzeba mówić jeszcze więcej, jeszcze donośniej. No i wtedy ci, którzy sprawują władzę, na przykład Komisji Europejskiej, nie będą mogli tego zignorować. Myślę, że warto zdać sobie sprawę z tego i zapytać o to, co ma być celem naszej polityki wobec prześladowanych chrześcijan w Syrii i na Bliskim Wschodzie. A w moim przekonaniu celem nie jest to, żeby wszystkich ich sprowadzić do Europy i tutaj uratować. Tak? Celem jest to, żeby uratować te kościoły tam na miejscu. Tak? I to jest to, czego w ogóle dzisiaj brakuje w tej polityce, o tym my dyskutujemy. Tak? Bo my dyskutujemy w dużej stopniu o tym, że może właśnie pomóc im poprzez sprowadzanie właśnie tylko chrześcijan do Europy, do Polski, że może by... Oczywiście tak, bo tym, którzy po prostu grozi bezpośrednia śmierć, to jest to konieczne. Tak? Ale ostatecznym celem powinno być to, żeby te kościoły ratować tam w miejscu, gdzie one są dzisiaj. Unia Europejska jest gotowa bronić wolności religijnej pod warunkiem, że broni się jeszcze
w subkultury ruchu LGBT, natomiast nie jest skłonna bronić chrześcijan. I to dość otwarcie przyznaje. W związku z czym potrzebne są inicjatywy poszczególnych państw, które w drodze bilateralnych porozumień będą budować koalicje na rzecz ochrony chrześcijan, bo wiadomo, że to oni są przede wszystkim mordowani. Konflikt na Bliskim Wschodzie jest konfliktem politycznym, a nawet powiem więcej geopolitycznym. Natomiast religia i ludzie wierzący padają jego ofiarą. I nie możemy przede wszystkim milczeć o tym. Tak? Nie możemy w imię jakiejś politycznej poprawności udawać, że to nie jest także konflikt, którego osoby wierzące i religia pada ofiarą. Bo religia pada ofiarą tego konfliktu. I musimy także rozumieć, że gdy mówimy na przykład o pomocy dla chrześcijan, to nie jest to, co często się słyszało także w Polsce, że to jest taka dyskryminacja i tak dalej. Nie. To jest zwrócenie uwagi na bardzo ważny element, aspekt tego geopolitycznego konfliktu. Tego, że religia pada jego ofiarą. I to nie kościoły ten konflikt rozwiążą, tylko państwa. To nie kościoły ten konflikt wywołały, tylko państwa. Natomiast kościoły i religia pada jego ofiarą i to jest coś, co powinno być jasne i jeśli zatem ktoś prowadzi politykę skierowaną dla rzecz obrony chrześcijan, to prowadzi ją bardzo słusznie, tak? Bo właśnie chrześcijanie, religia pada ofiarą tego konfliktu. Co moim zdaniem jest błędne w polityce Zachodu, co powoduje takie konsekwencje? Z jednej strony to jest sprawa ideologizacji tej polityki, czyli takie naiwne przekonanie, że kultura, religia, historia nie mają znaczenia i w związku z tym wystarczy na przykład ludzi wyzwolić w Iraku od jednego dyktatora i natychmiast tam zapanują takie stosunki jak w Europie. I to jest, wynika z jednej strony, myślę, że z podejścia ściśle ideologicznego, no, i z drugiej strony z ignorancji. Ja doświadczałem takiej, znaczy rozmawiałem z ważnymi politykami europejskimi na temat na przykład tak zwanej arabskiej wiosny, gdzie poważni politycy mówili, to jest coś takiego jak w Europie Środkowej w 1989 roku. I trudno było ich przekonać, że w tym wypadku, no, religia ma znaczenie.